Chciałem przypomnieć, być może te poszły pisma, odnośnie Ronda Piastowskiego, to co mieliśmy się zwrócić do ZUKIT-u, o rozpatrzenie tego, tej kichy, która tam jest i tego zatwardzenia, które rodzi się na tym rondzie już od kilkunastu lat i tak obserwując, jeżdżąc tam codziennie, nie ma tygodnia, żeby nie było praktycznie wypadku. Nie ma tygodnia. Powtarzam, można to w statystyce sprawdzić, więc oszczędzmy trochę ludziom pieniędzy i zdrowia, i życia czasami, bo niektórzy się tam już wokół tego słupa obkręcali. Stąd tutaj to jest jedna sprawa. Druga, czy poszło pismo odnośnie tych nieczystości, to co Agnieszka tam miała napisać, nie wiem czy się udało, wszystkich tych zesłych i tak dalej, do ZUKIT-u, którzy sobie... Poszło, tak... Panie Leszku, powiadomienie ogólne do ZUKIT-u, ponieważ liście wszystkich programów u Pana, ale również i w parkach, i poszło ogólne wiśniska, to o to nie wiem, ogólnie poszło. Co dzisiaj? Dzisiaj właśnie zaczęli od rana. Panie Leszku, takie spotkanie na pewno się odbędzie, być Pan poinformowany, gdzie jeszcze tam przez 30 lat i radni miejsce, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos?